I nie do pomyślenia jest też ta melodia, melodia ta właściwie, którą usłyszeliśmy już kilka dni temu, ale żeby stworzyć teledysk, no to też tam miała ciężką pracę. O tak. Znaczy, w ogóle trzy dni, parę dni przed teledyskiem ekipa, którą pracowałam nad, nad tym wszystkim, po prostu wycofała się jednym mailem. Zostawili mnie totalnie na lodzie, ponieważ jakby przyłapałam ich na tym, że budżet, który dostali, podpompowali o kolejne tam 30 tysięcy złotych, czyli wyszło prawie 100. No, prawie mhm. Gdzie umówmy się, no, w Polsce nie robi się za, za takie pieniądze, ta dyskusja się po prostu normalnie się ci nie opłaca. I oni po prostu powiedzieli: Jak nie, to nie. Wiesz, no, ja nie jestem od 5 lat w show biznesie, tylko od 20, wiem, co ile kosztuje. I zrobiliśmy ten teledysk dokładnie w tej kwocie, którą, którą im zaproponowałam. Piękny i wspaniały, ale to, że go zrobiliśmy, to był cud. Bo ja w trzy dni razem z moją menadżerką musieliśmy skompletować całą ekipę od nowa. Mhm. Więc bardzo nie polecam y tamtej, tamtego, y tamtej drużyny. Nie fair zachowanie, niehonorowe, tragiczne w ogóle. Ale dziwiłaś się w ogóle, że na tym muzycznym polu też można jeszcze oszukiwać ciebie, osobę z tak dużym dorobkiem na pieniądze? Myślę, że zawsze znajdą się stwaniacy, a przede wszystkim no, nikt żaden z artystów nie powinien ryzykować, bo jeżeli ktoś potrafi bez żadnej w ogóle wyrzutów sumienia i taką, bez takiej etyki, ym, podjąć się projektu i trzy dni po prostu opuścić statek, to jest mm. dla mnie dno dna. To, to też nie był pierwszy raz, kiedy zostałaś oszukana, czy, czy w ten sposób, czy inny, czy właśnie na pieniądze, jak wspominaliśmy. Ehm, myślisz, że dużo już straciłaś przez to? Przez to, że jesteś w show i jak to działa? Też nie staram się tak myśleć. Zawsze się skupiam na plusach. Mhm. Ale czy plusem byłoby to, że walczysz na przykład do końca o swoje, bo jeden by zostawił te sprawy, a drugi jednak no, powiedziałby, kurczę, sorry, ale zapracowałam na każdą złotówkę sama, więc ty każdą złotówkę mi oddasz. Walczę o to dlatego, ponieważ pochodzę z rodziny, która, yy, która nie jest zamożna, nic nie dostałam na tacy, na wszystko sobie ciężko zapracowałam, dlatego cenię każdą złotówkę i yy, nie umiem tak po prostu odpuścić czy machnąć ręką, yy, ponieważ nic mi nie przyszło z łatwością i nic nie dostałam za darmo. No. A gdy nie koncertujesz, to da się zarabiać na muzyce? Ja I tempo mam wrażenie, że paf. Pif, nie sądzę, żeby, żeby aż tak, ale też prawda jest taka, że ja całkowicie zmieniłam swoje priorytety w życiu i też nastawienie do, do różnych kwestii. Eee, jakby inaczej też żyję. Myślę, że może trochę skromniej. Dużo szczęścia przynoszą mi inne, inne rzeczy. Nie, nie potrzebuję zakupów, nie wiadomo jakich wyjazdów. Eee, przewartościowałam swoje życie po tym, jak wyszłam z tej depresji.